Widać awokado, ale nie widać królika. Królik się zapadał. Dobra, królika nie musi być. Nie musi być widać? Okej. Okay. Awokado najlepiej. Widać was i to jest najważniejsze. Zaczynamy. Dzień dobry. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. No. Jak chcesz być youtuberem, no to niestety. Ja też nic nie mówię. Przywitajcie wszystkich widzów. Witamy widzów, tych 105 subskrybentów. Hamburgery dzisiaj robimy. Hamburgery z proszku. No to odpalaj. Chyba najwyższa pora. Co? Ty to na serio kręcisz? No. Już? No. Ja myślałam, że to próba. Nie, tam próba. Ale to powycinasz później. Tak, oczywiście. Zobaczcie paczuszkę, tu jest deseczka na serek. I instrukcja. O, na flytki, wykałacki. Dobra, odcinamy co trzeba. Mam nadzieję, że dobrze odetnę. Dobra. A może Gabi pokaże, co jest w środku? Chcesz Gabi pokazać, co jest w środku? Tak, tu dwie szaszetki. No, i łyżeczka. Może... Tutaj mamy kubeczek, miareczkę na frytki, kubeczek do mieszania i na mięsko i bułeczki. Już gdzie... nas nie będziesz nagrywać? Będę was nagrywać. Wycinaj. Trzeba odciąć miarkę, o fajnie się tnie. Ale to później wytniesz, nie? Wszystko wytnę, spoko, ja jestem specjalistką od montażu. Czyli teraz jakby nie kręcisz, nie? Kręcę. Tego nie będzie. Kręcę. No dobra, ale tego chyba nie będzie, wytniesz to, nie? No wytnę, tak. Spadło tam coś? Chyba nie, tylko miarka odleciała. Dobra, wszystko jest super. Teraz wytniemy deseczkę. Pomóc ci, żeby ładnie wyciąć? No dobra. To możesz ty mnie kamerować teraz. Chciałam się przy okazji pochwalić moim tatuażem. To jest Batman. Łabędzie. Pokaż Gabryś. Zobacz, jakie Gabrysia ma ładne łabątki. Teraz wszystko poskładamy. Przykleimy na kole. Chorągiewki zrobimy. Chyba na sobie kapelusz. Nie widać mnie? Teraz cię widać. A teraz? Też cię widać. A teraz? Teraz to nie. Jestem sławny. Ja jestem sławą, to poczekaj. To parę subskrybentów nie zobaczy. Te kilka osób, co mnie ogląda, to zobaczy też ciebie. Tam 100 to jest naprawdę dużo. Bardzo. To musi być na kubeczku, tak. Okej, okay, to nie jest takie proste. Może Gabi pokameruje. O, chcesz Gabi pokamerować? Tak. To nagrywaj Magdę, co robi. Nagrywam cię. Tak? Widać mnie? Wszystko jest okej? Okay? No. Bardzo dobrze jest. Kurczę, Gabi, może zostaniesz kamerzystą? No. Chcesz być kamerzystą, jak dorośniesz? No. Dobra, nie. Słuchajcie, to nie jest najładniej zrobione kole na świecie, ale może być. No. Co ty, Gabi, tam robisz? Składasz? Tak. Co jest w tych saszetkach? Ricola, ketchup, a to jest? Serek. Mięsko, bułki. Frytki. To pachnie jak takie... Już upieczone ziemniaki, takie z piecyka, jak frytki już gotowe. Dwie miarki wody. I Gabi będzie mieszać. Mięsko! Nie wiem, chyba starczy, nie? No, pokaż. To jest taka masa już. Nie, ale myślę, że mocniej, żeby nie było tych proszkowych takich elementów. Ten zawsze Agnieszka Grzelak robiła tak idealnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Agnieszkę Grzelak. Nie wiem, jak Agnieszka... Grzelek to wytrzymuje, robi coś, pachnie ładnie. I nie może tego zjeść. No właśnie. Co jest w instrukcji następnej? Robimy mięsko. Masz mięsko saszetkę i do mięska lejemy dwie miarki wody. Pachnie kwaśnie i taki jak kiszona kapusta z mięsem. Powąchaj Gabi, powiedz czym to pachnie, jak myślisz? Kiełbasa. Co też chcę? Kwaśną. O matko, wiem jak to pachnie. O Jezu, jak spaghetti bolognese. O! O, dokładnie tak, jak takie mięso mielone ze spaghetti bolognese. Oj. Trochę kwaśne właśnie od pomidorów, coś w ten deseń. Ja proszę, mieszaj, ja trzymam pojemniczek. Dobra, wymieszaj to tak ładnie. I zobaczcie, tutaj jest takie chropowate, jak prawdziwe mięsko. A Gabi to teraz będzie... stworzy mięso swymi łapkami. Ta gadka dostała od Eryka. Pozdrawiam Eryka. Tak. A to jest co? A to jest króliczek Magdy. A tu można robić. A ja dostałam od kogo? Od Eryka dostałam. Też od Eryka. Słodkie są, taki miluś puszek mają. To nie jest taka wata jak sztuczna bawełna. Tylko to jest coś innego. Jak Gabi ci idzie? O, tak pięknie już daję. Kurczę. To jeszcze zbiorę ten ja puszek. Będę... Ugniatać. Dobra, umówieni. Pozdrawiam Damiana, mojego kolegę. A będzie oglądał ten film? To zadzwonię do niego, dam mu znać, kiedy to no będzie. Dobrze. Link do kanału już mu wysłałem. Uuu. Ja!
Nie wiem, czy zasubskrybował. Ej. Dobra, jest bardzo ładnie. Robimy przerwę, bo bateria mi siada. Dobra. Mamy wsparcie w postaci... Oli. Przedstaw się. Cześć. Gabrysia, chodź tutaj. Gabi z tej teraz strony. Teraz robimy bułeczki. Do bułeczek trzeba ile? Miarek wody. Gdzie te bułki tu jest są? Woda. Ja co będę? Dwie miarki ja wody. Mieszam. Dwie miarki ja wody, mieszam. Dobra. Gabi dobra. Miesza. Wyjmij tą łyżeczkę. To obetniemy. Nie wiem. Jak pachnie? Pachnie jak takie... Jak karmel dla kota. No. Fuu. Uważaj, bo tak zaciąga nosem. Teraz... Jak to podzielić na pół? No wlać po prostu połowę do tego, gdzie jest to pudełko? Do pudełka tu. Połowę, a drugą połowę do drugiego. Ola się tym zajmie. Ola ma miarkę wokół. Nie wiem, czy baba, ale dobra. Jakoś to będzie. Zobacz. Dobra, i weźmiesz tego tamtego. Serek i ketchup. Fuuu, to wygląda obrzydliwie. To wygląda jak kupa. Fuuu. Albo jak zepsuty bigos. Tak średnio to wygląda, ale to ma smakować. Myślisz, że to, że będzie smakować? Mhm. Dobra, zostawiamy. Niech sobie na razie leży na boku. A teraz my lecimy dalej. Co mamy dalej? Co dalej? Ser. 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 Do sera jest jedna miarka wody. To. Tak, to jest ser. Gabi, no trzeba umyć. Jak ser pachnie. Naprawdę? Pokaż. Powąchaj. Jak parmezan. Nie? Bardzo ładnie. Jedna miarka wody. I mieszaj. Gabi jest mieszalnikiem w naszej grupie. Ale... Ale żółty jest, o rany. No. To jest jajecznica. Ser wygląda, bo ser jest żółty. No ale nie aż tak żółty. Powycinasz oczywiście te kawałki, wiesz, co my sobie do siebie mówimy, nie? Oczywiście, że tak. Bo jak nie? Będzie tak wycięte, że ty w życiu tak wyciętego filmu nie widziałeś. Pięknie. Ile ty montujesz film? Czasem miesiąc. Wygląda trochę jak żółtko jajecznicy. To pachnie trochę jak ciasto drożdżowe i ser. Fajnie. Ciasto drożdżowe i ser, nie? Całkiem ładnie, nie, mi się podoba ten zapach, jest okej. Taki sztuczny, chemiczny, sztuczny ser, ale git. I to musi być tak jak te kreski, a później trzeba podzielić na pół. Na pół. A to czyli tym nożem. A to też będzie szło do mikrofali? Nie, to nie idzie do mikrofali. Kurde, to się rozpada. Weź Magda. Ser przecięty, super. Bardzo ładnie. Po serze robimy ketchup. Ketchup tu jest. Do ketchupu, dwie miarki wody, no bo ketchup musi być rzadki. Daj Gabrysiu ten pojemniczek. To pachnie jak ketchup. Fajnie. Wow. Pokaż. Powąchaj. Dobra, mogę nalać dwie miarki. O rany, ale bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak taki bardziej sos barbecue może niż ketchup, ale bardzo ładnie. Daj, wymieszam. Ja wymieszam. A, dobra, Gabi jest tak, Gabi miesza. Dobra. A kolę na koniec robimy, dobra? Dobra, dobra. Bo kola, wiesz, gaz ucieknie. To Gabi robi ketchup, a tutaj ekipa idzie do mikrofali i będziemy wszystko tutaj zagrzewać. Dobra, tak. A to chodź z kamerą. Ranek, nie patrz, bo ci oczy 7, wypali. 8, 9, 10. Nie, tak już? Zobaczcie, jak to mięso skacze, a bułeczki rosną. Myślę, że jeszcze więcej. Jeszcze trzeba chwila. Poczekać. No, jeszcze drugie tyle. Wow, tu pachnie. Zobaczcie, jak to mięso. Dobra, wkładaj, nie wyciągaj jeszcze, co chwilę. Jeszcze. Jeszcze chwilę, bo to wszystko jest Wkładaj. Gorące. Wow. Bułeczki urosły. Zacz, Magda, po swoim. Mi się wydaje, że jeszcze sekunda. To jest gorące. Myślę, że też. Jeszcze spokojnie wkładajcie. Nie zaszkodzi. Lepiej za długo niż za krótko. 12, 13, 15. Wow. No to teraz to się zjarało. O nie, spaliło się. Niestety, bo nam nie wyszło. Zjarało się wszystko. Tak, a zobaczcie na frytki. Nie jesteśmy najlepszymi kucharzami na świecie, ale węgiel jest zdrowy. Mówi się, że jak jest spalone, to jest zdrowe. Piękny burger, piękny nie burger. Kałaczki, piękny, nie ma szans najmniejszych. Jeszcze kola. A jeszcze kolę trzeba zrobić, to odstaw burgera. To się pieni. Co? Napój pokaż. Gazowany. Napój gazowany. O, faktycznie. Jak fajnie. Dobra. Próbujesz? Kosztuję, no. Ja też kosztuję. Jak sherry cola. No to chyba dobrze, że jak sherry... A, jak sherry cola posolona. Spróbuj. Spróbuj. Wypluj to. No, niedobre. Niedobre bardzo. Czemu to jest słone? Nie rozumiem. Mogę wypić resztkę? Chcesz, Ola, jeszcze trochę? Nie. No pij. Kola była bardzo dobra.
Pyszna, pyszna była. Aha, no mało gryź, jak mi się to do buzi nie zmieści. I też zrób hamburgera. Jak smakuje? Bardzo dobry. Spróbuj, Ola. Dobry. Jakby było więcej keczapu. Jaki dobry. Chcesz trochę keczapu? Jest, Gabi. Tylko kawałek zostaw trochę mam. Dasz radę w ogóle? Ciśnij zęby. Jak wiewiórka. Dobra, i dla Magdy trochę. Tak. O kurczę. Próbuj, to jest dobre. No, powiem wam, że wygląda fascynująco. Frytki są bardzo dobre. Frytki bardzo dobre i moim zdaniem hamburger też bardzo dobry, mimo tego, że spalony. W sumie smakuje jak ser. Każdy pomięsie. Próbuj, jak to smakuje. Ketchup spoko. Mogę jego zjeść? Oczywiście, że możesz cały zjeść. Proszę. Nawet. O, zjedz sobie jeszcze mięsko, Gabi. Mięso jest dobre. Całkiem niezłe, naprawdę. A Agnieszka Grzelak mówiła, że niedobre. Magda. Tak. A nagramy, jak idziemy do sklepu? Oczywiście, że nagramy, jak idziemy do sklepu. Sukcio. Wszystko nagramy. Yes! Jej! Gabi wsuwa ketchup. Czy generalnie podobał wam się ten zestaw do zrobienia? To jest awokado, a na dole króliczek. Dzień dobry.